Gość poranka tniki. Teraz także nas widać na stronie radio.pl, A więc widzą Państwo, że w studiu pojawił się gość Maciej bieda. Dzień dobry. Dzień dobry. Znakomity reportażysta, autor trzech nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich właśnie w kategorii reportaż. Przez lata współpracował między innymi z paryską kulturą, polityką, odrą czy tygodnikiem kulturalnym. Pan prowadzi dziennikarskie śledztwa historyczne ale spotykamy się dlatego, że właśnie ukazała się na rynku trzecia Pana powieść, powieść Gambit, właściwie thriller, literatura sensacyjna. Przyznam się szczerze, uległem temu myśleniu, że dostajemy powieść sensacyjną, że, że, to, że to może nie będzie fascynujące, że to o thriller, ile thrillerów, ile kryminałów się pojawia na rynku. Ale wystarczyło kilka stron, żeby te wątpliwości rozwiały się na korzyść tej historii i y, myślę pana jako autora czy ta y, historia która dała punkt wyjścia y, tej powieści jest prawdziwa tak historia o złożach ropy na Podkarpaciu tak wielkich y, złożach ropy które tak. mają być kartą przetargową w II wojnie światowej tak. tak to jest prawdziwa historia i dziękuję, że Pan wspomniał o tym backgroundzie, jak to się dzisiaj modnie mówi, dziennikarskim i reporterskim, bo ta książka, podobnie jak dwie poprzednie, to jest, to jest rodzaj powikłania po tamtych dolegliwościach, po, po dziennikarskim i reporterskim zwiedzaniu świata. A ponieważ reportaż jest opowieścią prawdziwą, to ja jestem człowiekiem trochę upośledzonym, to znaczy nie mam rozwiniętego tego kawałka mózgu, który mają ludzie potrafiący fantazjować, zmyślać i tak dalej, ponieważ całe życie zawodowe trzymałem się prawdy. I pomysł na y, książki będzie konsekwentny, dopóki będę je pisał, a mianowicie to będą zawsze książki oparte na historiach, które gdzieś odkryłem, które są nieznane, ale które. Zdarzył się naprawdę. To życie je napisało, ja tylko opowiedziałem. Jak w takim razie pan dotarł i zgłębiał tę historię, która jest zapewne mało znana, będzie odkrywana, miejmy nadzieję, dzięki, dzięki pana powieści. Historię o złożach ropy na Podkarpaciu, o, o Łemkach, o tym, że właściwie to może odmienić losy w pewnym momencie II wojny światowej? Hmm. Bo ma być taką kartą y, y, przetargową, tak, aby nie dopuścić Stalina do tego, by Polska znalazła się w jego strefie wpływów. To jest przede wszystkim historia o braciach. Oni się w książce nazywają dwóch braciach. Oni się nazywają w książce Ostrowscy, chociaż to nie jest ich prawdziwe nazwisko. Yy, oni walczyli w oddziale Armii Krajowej, a zwłaszcza jeden z nich walczył w oddziale, bo drugi dopiero obiecał matce, że po 18 roku życia wstąpi do partyzantki, a 18 lat kończył w 45 roku. Więc nie zdążył się tam nawojować. Natomiast yy, ten oddział. W mojej powieści oczywiście jest z tym złożem związany. Złoże jest faktem, natomiast ich historia jest nieprawdopodobna. Jeden z nich, główny, znaczy starszy brat, no nie mogę powiedzieć, co się z nim stało, bo on wszystko zepsuł. Natomiast drugi był, drugi się przez całe życie bał konsekwencji czynu tego swojego starszego brata. Był znakomitym szachistą, poprosił o azyl przy okazji międzynarodowych zawodów. Potem pracował w biurze konstrukcyjnym BMW. Między innymi był współtwórcą tego słynnego Z3, czyli BMW, które znamy z filmu Golden Eye z Jamesem Bondem. I to jest niesłychana historia. A na końcu, dosłownie na ostatnich dwóch stronach, wyjaśnia się też historia jego brata. Dlatego ta książka trzyma od pierwszej do ostatniej strony. Czy w takim razie ten młodszy brat, znakomity szachista, rzeczywiście, jak to jest na kartach pana powieści, spotkał się z Jurijem Andropowem? Tak, tak. On mi o tym opowiedział, kiedy się poznaliśmy. Bo po pierwszym reportażu o jego bracie, kiedy ja nic nie wiedziałem, tylko szukałem śladów. I to był reportaż taki, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, nikt się nie odezwał, on się odezwał. Bo zupełnie przypadkiem w Monachium trafił na Polską Gazetę, którą kupił pod kościołem. I ja wtedy pracowałem w Opolu, więc ta śląska prasa była w Monachium bardzo pożądana. I kiedy go poznałem, odwiedziłem go wielokrotnie. Pokazywał mi szachy, które dostał od Andropowa, i rzeczywiście on z nim rozegrał mecz opisany w książce, nie mając zielonego pojęcia z kim gra, bo to był w 1966 roku, a dopiero kilkanaście, lat, kilkanaście później. lat później z telewizji niemieckiej dowiedział się, że, że grał z szefem KGB, a potem pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. To jest autentyk. Mówimy o dwóch braciach, ale główną bohaterką powieści Gambit jest dziewczyna. Tak, to jest, no nie chcę powiedzieć, zabieg celowy, chociaż już się spotkałem z zarzutem, że książka jest dla blogerek i starych panien, cytuję, co jest ogromnym komplementem, bo to jest target inteligentny i czytający. Natomiast obaj bracia byliby dla siebie konkurencją, gdybym kogo, któregokolwiek z nich uczynił głównym bohaterem. A główny bohater w powieści być musi. I dlatego ona, fikcyjna bohaterka, scala tę opowieść, łączy jakby wątki jednego i drugiego brata. I ja się bardzo cieszę z tego, że to jest kobieta, ale też dzięki jej wrażliwości i dzięki takiej jej trochę niemęskiemu podejściu do życia, bardzo wiele w tej książce się jakby udaje przemycić, sprzedać, wyjaśnić. Ja się cieszę, że to jest kobieta. Kim jest Wanda Kuryło? Skąd pochodzi? Wanda Kuryło pochodzi z Podkarpacia właśnie. Jej ojciec jest Łemkiem. To jest lud, naród, który bardzo trudną historię, ale ja jestem nimi zafascynowany. Uwielbiam jeździć do Krynicy i szukać pamiątek łemkowskich, spotykać się z ludźmi, oglądać ich cerkwie, rozmawiać, chociaż się mocno zasymilowali. No to jeden z takich ludów jakby skazanych na wyniszczenie i wymarcie, ale o przebogatej kulturze bardzo, bardzo interesujący ludzie. Więc Wanda jest łemkiem, znaczy półkrwi krwi narodowości łemkowskiej, no plus ma jeszcze wiele innych atrybutów pochodzi yy, z Warszawy, ale urodziła się bodajże na Podkarpaciu, jeśli dobrze pamiętam. Chyba tam urodziła nie? się w Warszawie, o ile ja dobrze <noise> pamiętam. Tak, urodziła się w Warszawie, ale y, jej wuj, który w pewnej chwili y, zastanawia się, czy jej zaufać właśnie kwestie związane ze złożem, y, mówi do niej, że uważają ją za naszą, bo chociaż urodziła się w Warszawie i była chrzczona w kościele katolickim, to Przeszła też Łemkowskie Rody a zatem jest jakby na również. Prawosławnie i Łękowsko. Wiele jest w tej powieści wątków. Począwszy od tego, że poprzez postać Wandy Kuryło i innych młodych osób, które tam się przewijają, lepiej myślę, dzisiejsi młodzi ludzie wkraczający w dorosłość mogą zrozumieć, jakiż to był imperatyw dla pokolenia kolumbów iść i walczyć. Bo ojciec Wandy to też taki. Oficer tego przedwojennego wojska polskiego, wyborowy strzelec, znakomity, który Wandy tego uczył. To jest powieść nieoczywista o tyle, że te postaci mężczyzn, może poza wujem, to są postaci, które ponoszą klęskę. Ojciec ginie właściwie w pierwszych dniach wojny, ginie starszy brat, ona zostaje. To jest takim poczuciem, co ma być zemstą, a co ma być metodyczną walką, skuteczną. Ale pragmatyczną, mhm. nieromantyczną. Tak, to był dosyć ważny wątek moralny, oparty na wyborze. Zwłaszcza, że śmierć brata jest produktem zemsty. Gdyby on był mniej zacietrzewiony i mniej na tę zemstę nastawiony, to pewnie jego walka z Niemcami byłaby o wiele bardziej skuteczna. Zginął głupio. I. no. Powiedzmy, no nie jest to potępieniem takiej postawy, bo bardzo wielu ludzi. Ja sam jestem człowiekiem, który ma bardzo krótki ląd, i jak mnie ktoś zdenerwuje, to od razu e, wybucham. Ale w momencie, kiedy te emocje opadają i zastanawiam się nad tym na chłodno, to okazuje się, że może ten powód do zdenerwowania wcale nie był taki duży. A nawet gdyby to, to rzeczywiście można, było to, można by to zrobić inaczej, na zimno, na chłodno. i i ma pan rację, bohaterowie męscy w tej książce, tam nikt nie odnosi y, wielkiego sukcesu. Nawet Jerzy, który trwa najdłużej, i który do ostatniej kart tej powieści, czyli młodszy brat y, Ostrowski. Ten, który właśnie z Andropowem tak, w szachy. Tak, tak, tak. Ten, który grał z Andropowem w szachy, to. on. Y, no, Doczekał późnej starości, znaczy późnej doczekał starości, był chory, ale, ale w rzeczywistości również. Ale jakby no, nie zdarzyły mu się żadne klęski, chociaż cały czas jakiś, jakaś przeszłość, historia, próbowały się do niego dobrać, podejrzenia i jakby był trochę skażony. Tak, tym to to jest balast, którego Dokładnie, nie tak. można się pozbyć ci, którzy przeżyli, no też mają ten, to obciążenie, to poczucie przekonania, że wcale nie są lepsi od tych, którzy zginęli. To prawda. Ja się bardzo często zastanawiam nad refleksjami, jakie ta książka wywołuje. A mianowicie bardzo wielu, bardzo wielu, to jest wręcz zjawisko powszechne, bardzo wielu czytelników, którzy się dzielą ze mną opiniami, piszą, odezwę się, ja go chłonę. I to nie chodzi o to, że ta książka jest wow, wywołuje takie piorunujące wrażenie, ale ona. Yy... Ona wrzuca czytelnika w sam środek akcji, która nie wiadomo jak się skończy, bo tak to jest opisane, a poza tym główna bohaterka, no co tu dużo mówić, też mimo że ma wybitne zdolności strategiczne, nie osiąga olbrzymich sukcesów. Znajduje się w prestiżowej, elitarnej grupie wywiadu armii krajowej, ale tam też jest taki wątek, który zupełnie wywraca do góry nogami to co dzieje się w jej życiu, traci z pola widzenia. Kiedy wydaje się, że właściwie do końca wojny spędzi z daleka od konspiracji, to ta konspiracja, ta ciotka Klara, mhm. czyli Armia Krajowa, też się o nią upomina. To, co robi, jakie decyzje podejmuje, biorą się z wcale nie głupiej i naiwnej, ale miłości. To. Czyli też takiego spojrzenia na, na czasy wojny nie tylko jako na czas walki, ale na taką yy, takie posługiwanie się. Dewizą chwytania dnia, każdej okazji do, do doświadczenia życia? Tak. I rzeczywiście wybory, poglądy, opinie, działania, aktywności, emocje, bohaterów. Może nie powinienem tego mówić, może powinienem teraz udawać, że to jest kwestia rzeczywiście bardzo przemyślanych zabiegów, ale to, to nie ja, to nie autor, to nie jest kreacja postaci. To historia. Ta historia jest prawdziwa, podkreślam raz jeszcze, i to ona determinuje te wszystkie zjawiska, i to w niej ludzie, którzy są w nią zamieszani, czyli są jej uczestnikami, muszą się jakoś zachować, muszą się jakoś znaleźć. Ja naprawdę nie wykreowałem ich, ani ich postaw, ani ich zachowań, ani tego, co oni mówią, robią czy myślą, ale historia, którą tylko opowiedziałem, podkreślam, wszystko to zdeterminowało. Maciej Się autor powieści Gambit. Egzemplarze czekają na Państwa 71.211. hasło Gambit, Państwa imię, nazwisko i adres pocztowy. Gratuluję bardzo serdecznie, Dziękuję. a Państwu życzymy miłej lektury.